poseł Zofia Czernow. Jaki będzie wynik dzisiejszych wyborów? No wygrana. Dla Marcina Zawiły to jestem tego pewna. Sądzę, że około 10 punktów procentowych będzie miał więcej, aniżeli kontrkandydat, czyli Marek Obrębarski. Pani poseł, czy według Pani 4-letnia kadencja to wystarczy, żeby zrealizować plany, które się ma, żeby to miasto wypiękniało, było wspanialsze? Znaczy 4-letnia kadencja to jest mało, bo nawet jak teraz są dyskusje na tym, żeby skrócić generalnie, żeby niektórzy burmistrzowie nie byli przez 30 lat burmistrzami czy 25, to jednocześnie mówi się o tym, żeby wydłużyć pierwszą kadencję, czyli jedną kadencję, do 5 lat co najmniej. I myślę, że to jest bardzo słuszne, bo 4 lata to jest nic, to jest mig. Ja byłam prezydentem i wiem, mimo że od początku miałam tą świadomość, że to tak mało czasu, to jednak czas biegł szybciej niż ja myślałam. Także myślę, że dla Marcina Zawiły również ta druga kadencja pokaże, na co go tak naprawdę stać. Jelenia Góra zmieniła się bardzo, wszyscy zauważamy, więc te następne 4 lata zmienią ją w perełkę karkonoszy, kulturalną, turystyczną, no i chyba przemysłową. Znaczy Jelenia Góra się zmienia, ja ją obserwuję. Myślę, że te najbliższe 4 lata to jest wielka szansa, nie tylko z tego powodu, że rozpoczęliśmy ogromny proces, taką kulę śniegową, ale jeszcze z tego powodu, że będzie bardzo dużo pieniędzy. I w zasadzie to jest taka ostatnia. Więc ja sądzę, że my sami, mimo że w tym uczestniczymy, nie poznamy naszego miasta. I chodzi o to, żeby robić to, czego chcą mieszkańcy, żeby robić to, żeby nie tylko miasto było piękne, ale żeby wszystkim żyło się lepiej, żeby ludzie no, byli dumni z naszej Jeleniej Góry, tak jak często to jest, bo ja spotykam wielu ludzi z Polski, którzy mówią, jaka ta piękna Jelenia Góra. My czasami, a nawet często nie doceniamy. Właśnie jesteśmy tutaj na co dzień i nawet zapominamy popatrzeć przez okno, jaki jest, mamy piękny krajobraz, a nasze ulice coraz piękniejsze się stają. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo również.